Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj kontynuacja naszej nowej miniserii, mianowicie wszystko o danej klasie postaci. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się paladynem. Przypominam, że możecie pisać w komentarzach, jaką klasę chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja sobie to czytam, nie wiem czy się wyrobię przed startem W60, żeby omówić wszystkie, no ale przynajmniej postaram się omówić te, które najbardziej chcecie. Także piszcie w komentarzach, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie zostawić kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, jeżeli ta seria Wam się podoba. Bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy zaczynać. No i teraz na starcie ogólny opis klasy. Przede wszystkim paladyn, główna cecha siła. No i na początku każdej bitwy ciska w przeciwnika wielką kulą ognia. Dokładnie, tak zwany fireball. No i jeżeli wybieramy sobie paladyna, no to najlepszą rasą dla niego będzie demon. Dlatego, że demon daje, jak sami widzicie, plus 3 siły. Ten bonus działa tylko przy zakładaniu konta, więc najlepiej wtedy sobie tego demona wybrać. No a potem jak nam się na przykład demon nie podoba, no to możecie go już zmienić na jakąś tam inną rasę, dlatego że to działa, tak jak mówię, tylko przy zakładaniu konta. Potem już możecie sobie to dowolnie zmieniać, a ten bonus z wami zostanie. Więc no tutaj mówię, paladyn posługuje się siłą, więc najlepszą rasą dla tego paladyna to będzie właśnie demon. Także tu demona sobie możemy wybrać. Powiedzmy, że założę jakieś konto znowu na serwerze pierwszym międzynarodowym, bo oczywiście to poprzednie usunąłem, akurat żadnego paladyna nie mam pod ręką, więc sobie to założymy. No i co? Oczywiście opis tego, jak to wszystko tutaj działa, bo nie jest już to taka prosta klasa, powiedzmy, jak jakiś tam łowca demonów, jak jakiś tam mag, to co było ostatnio omawiane, więc tu już musimy się bardziej skupić. No i teraz tak, jeżeli chodzi o pasywkę tego paladyna, no to na początku walki rzuca on taką kulę ognia, jak sami widzicie, która zabiera określoną ilość obrażeń każdemu przeciwnikowi. No i mam to dokładnie opisane, jak w ogóle wygląda właśnie zabieranie tych obrażeń przez tego paladyna. Tak jak mówię, to jest na samym starcie walki, więc no w ogóle zaczyna się walka, można powiedzieć, od tego fireballa. No i jeżeli paladyn walczy z magiem, to w ogóle mu nie zabiera obrażeń, dlatego że, w sensie nie zadaje obrażeń, dlatego że ten maguś blokuje po prostu tą kulkę tego paladyna, czyli to jest no zablokowane i tyle, nie? Więc tak jakby nie działa ten fireball na magów. No i wiadomo, jak paladyn walczy z paladynem, to również ten fireball nie działa. Jeżeli walczy tutaj z berserkiem, z łowcą demonów oraz z druidem, no i teraz jeszcze do tego doszedł bard, no to zawsze zadaje 33% HP przeciwnika, czyli to jest bardzo bolesne, no bo jak taki berserk zaczyna walczyć z paladynem, no to na starcie zabierana mu jest 1/3 HP, więc no ten fireball bardzo, ale to bardzo boli. Jeszcze do tego wrócę w rozdziale o PvP, no ale chcę wam po prostu pokazać, jak ten fireball faktycznie działa. Jeżeli chodzi o wojownika, no to mamy mniej niż 33% HP przeciwnika, czyli tego wojownika, no i 25% naszego HP, czyli jak gramy paladynem, to 25% posiadanego przez nas HP jest zabierane przeciwnikowi, który gra wojownikiem, no ale mniej niż 1/3 jego HP. Tutaj mamy tak napisane. No i jeżeli właśnie chodzi o zwiadowcę czy też zabójcę, no to mamy tutaj tak samo, mniej niż 33% HP właśnie przeciwnika, czyli tego zwiadowcy albo zabójcy, no ale 20% naszego HP, czyli posiadanego przez nas, jeżeli gramy paladynem. No i teraz tak, mamy również u paladyna klas bonus, tu mamy od razu napisane, że jest to 11% bonusu ekwipunku, ale to do tego również za momencik przejdę, można to sobie zatrzymać, przeczytać ewentualnie, więc no, już mniej więcej wiecie, jak ten fireball wygląda, mogę tu wam zaprezentować. Powiedzmy, że z takim druidem. Druid ma w tym momencie 54 punkty życia, zaatakujemy go sobie, no i jak widzicie, około 1/3 tego HP została zabrana przez tego paladyna. No paladyn jak już na starcie wypuści tego firebola, to jest tak naprawdę bezbronny, no i potem sobie zbiera te obrażenia. No ale właśnie jest to bardzo, ale to bardzo bolesne, zwłaszcza dla tych nowych klas postaci, że ta 1/3 HP zostaje zabrana. No a jak tu walczymy z wojownikiem, to zobaczycie, że no zostało mu zabrane około 20, no mniej niż 1/3 HP tego wojownika, no ale jakoś tam 25% naszego HP, to co było zresztą napisane tutaj właśnie na tej mojej ściądze, którą sobie wziąłem swoją drogą z tawerny Shakesowej. Więc powiedzmy, że ten fireball właśnie na zwiadowców, na zabójców, na wojowników jest fajnie zbalansowany, no a na te nowe klasy jest dość, no powiedzmy, bolesny dla tych nowych klas. No i tutaj też wiele osób właśnie narzeka, że tak
jak ten Fireball działać nie powinien, że to jest zbugowane. Tu powinniście o tym wiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Główna statystyka właśnie tego Paladyna to jest oczywiście siła, więc no tutaj jeżeli chodzi o obrażenia, o statystykę, która daje mu te obrażenia, to jest właśnie tak jak mówię siła. Boczne statystyki to jest zręczność i inteligencja. Drugorzędna statystyka standardowo odpowiadająca za punkty życia to jest HP, no i szczęście wiadomo odpowiada za cios krytyczny. Jeżeli chodzi o Paladyna, no to mamy niby 10% pancerza, no ale jak sami widzicie mamy tu też napisane, że Paladyn posiada magiczną tarczę, która zapewnia mu plus 40% do redukcji obrażeń, czyli łącznie maksymalnie tego pancerza Paladyn może mieć 50%, czyli tak jak wojownik. Wojownik ma obrażenia, w sensie Paladyn ma obrażenia takie jak wojownik, więc tutaj nie za duże, no i nie ma tarczy, nie? Nie ma tarczy, więc no powiedzmy tą tarczę, bo pasywka wojownika, tak jak mówię, to jest właśnie tarcza, no a z racji tego, że Paladyn nie ma tarczy, no to ta jego pasywka to jest... można powiedzieć, że właśnie ten Fireball tak zwany. Więc tak to generalnie wygląda. Co mogę więcej powiedzieć? Paladyn posiada bonus profesji. Z czego ten bonus profesji wynika? Już tłumaczę. Jeżeli porównamy sobie jakieś tam bronie, powiedzmy, nie wiem, załóżmy maga albo zwiadowcy, to zauważycie, że te bronie dają dwa razy więcej statystyk. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak zwana broń dwuręczna, czyli jakaś tam różdżka, jakiś tam łuk właśnie. No i właśnie z tego powodu one dają dwa razy więcej tych statystyk. Jak to jest u takiego wojownika? No wojownik ma tarczę, więc wojownik z racji tego, że ma tarczę, to jest dodatkowy itemek, także również dostaje, można powiedzieć, tyle samo właśnie statystyk. Tu wam mogę zaprezentować na przykład na... powiedzmy sobie, weźmiemy jakąś topkę, tu na pewno będą te trzy podstawowe klasy, dokładnie, no i zobaczcie, mamy Jurika, Jurik dostaje zaledwie 1068 statystyk ze swojej broni, no a jak weźmiemy sobie tutaj zwiadowcę, no to on dostaje 2064, no więc to jest mniej więcej dwa razy więcej za samą broń. No i wojownik ma tą tarczę, ta tarcza można powiedzieć, że rekompensuje te stracone statystyki, więc sumując sobie tutaj broń i tarczę, wyjdzie mniej więcej tyle, co dostaje na przykład taki zwiadowca z samej broni. No jest to problematyczne u wojownika, no bo jest to dodatkowy itemek, także no wiadomo, działa to troszkę inaczej. No ale tak czy inaczej, no jednak jakoś to musieli rozwiązać. No i na początku jakby tylko trzy podstawowe klasy, no to wiadomo, że fajnie to było zbalansowane, no bo niby taki maguś tak samo, zobaczcie, dostaje około dwa razy więcej z tej broni statystyk, aniżeli wojownik, bo też nie ma tu dodatkowego itemku, no ale wojownik miał tą tarczę, no i mniej więcej to wychodziło na zero. Teraz wyszedł Paladyn, wyszedł też taki Berserk, do którego też tam w którymś odcinku przejdę, który również posługuje się bronią wojownika, więc również tych statystyk ma mniej, dwa razy mniej, no ale nie ma tarczy, więc no tutaj ten bonus profesji, który paladyni mają, wynika właśnie z tego, że nie mają tej tarczy, no i muszą jakoś rekompensować tą stratę statystyk w porównaniu właśnie do klas, które się posługują bronią dwuręczną i ta broń im daje dwa razy więcej właśnie statystyk. Wszystko fajnie, wszystko tak jak powiedzmy byś powinno, tylko właśnie ten bonus profesji nie działa do końca dobrze, jeżeli chodzi o Paladyna, na jego korzyść, bo zwróćcie uwagę, mamy na przykład Berserka, Berserk, który bonusu profesji ma 1119. No i widzicie, że wszystko w miarę git, dlatego że jak tutaj sobie weźmiemy na przykład tego wojownika, no to ta jego tarcza mu daje mniej więcej tyle, nie? Zwróćcie uwagę, tarcza mu daje 721 plus 370 z ulepszeń, czyli to wyjdzie mniej więcej tyle, wiadomo, że nie 1:1, no ale tyle, ile daje ten bonus profesji. On tutaj jest drugi od dołu, jeżeli właśnie chodzi o tę wymianę poszczególnych statystyk, ile tam dostaje za pupile, za ekwipunek, no to drugi od dołu jest ten bonus profesji, no i wychodzi to w miarę fajnie. No ale teraz jak sobie weźmiemy gdzieś tutaj stopki, na przykład Paladyna, i zwrócimy uwagę na jego bonus profesji, no to on już dostaje tego bonusu profesji 2300 prawie. Ja nagrywałem już kiedyś o tym odcinki i tak dalej, więc nie będę się tutaj rozwodził, no ale po prostu tak działa bonus profesji, rekompensuje brak tej tarczy i to, że broń daje dwa razy mniej statystyk, bo to jest broń wojownika, no ale właśnie u Berserka działa ten bonus tak jak działać powinien, czyli dostaje tutaj tyle mniej więcej, ile powinien dostawać, no a Paladyn ma go o wiele więcej i dostaje o wiele więcej tych statystyk. To jest tak jak mówię na korzyść Paladyna, ale trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze mogą tu być w przyszłości jakieś zmiany tego Firebola, żeby dla każdej nowej klasy nie dawał tych 33% obrażeń, bo to jest za dużo.
No i że może zostać delikatnie znerfiony właśnie ten bonus profesji, no bo również nie wiem z jakiego powodu dostaje go za dużo, ale no o tym też musicie pamiętać i tak po prostu ten paladyn działa. Chyba wszystko, chyba omówiłem to co omówić powinienem, przelicznik, aha właśnie jeszcze nie powiedziałem, przelicznik na HP no to razy 5, paladyn generalnie ma tyle samo HP co wojownik, więc no tutaj bardzo, ale to bardzo dużo, bardzo duży ten przelicznik, pancerz powiedziałem, no i tyle, nie? Tak to generalnie wygląda, obrażenia takie jak wojownika, firebola omówiłem jak działa, zaczyna w zasadzie każdą walkę firebolem, wszystko, nie? Wszystko jeżeli chodzi o taki ogólny opis tej klasy. Dalej, teraz mamy jak rozwijać daną klasę, czyli rozkład statystyk. Jeżeli chodzi o paladyna to tak, w ogóle standardowo odnoszę do, w sensie odsyłam was do filmu w przypiętym komentarzu, tam jest uniwersalny poradnik, który ja nagrałem jak rozkładać te statystyki ogólnie na każdej klasie postaci, więc sobie go możecie obejrzeć. No a jeżeli chodzi stricte o paladyna, to ja tutaj leciałbym cały czas 1-1, cały czas, nie tylko jak wbijemy, powiedzmy, oczywiście mówię o podstawach, nie tylko jak wbijemy tam 10 milionów kosztu za statystykę siłę i 10 milionów kosztu za statystykę HP, czyli tą główną statystykę i tą drugorzędną, nawet jak już to dobijemy i one będą kosztować po 10 milionów, to potem dalej lecimy 1-1, to myślę, że fajnie działa na paladynie, ten paladyn potrzebuje tego HP, no on jest tanki, więc no jak będziemy tak rozkładać to właśnie 1-1, myślę, że to najbardziej odda. Jeżeli chodzi o boki, no to książkowo jak główna statystyka kosztuje 10 milionów, to bok, w ogóle boki powinny kosztować około 1/6 ceny głównej statystyki, tak to należy mniej więcej utrzymywać, więc no jakby, tak jak mówię, dla przykładu, bo mi to jest łatwo policzyć, jak główna statystyka kosztuje 10 milionów, no to 1/6 około ceny boku, no to on powinien kosztować wtedy jakieś tam 1 600 000, coś koło tego. Wiadomo, że nie ma co się tak trzymać książkowo, no ale mniej więcej tak to by wyszło. Więc no tutaj tak należy te boki utrzymywać, w szczęście jakieś tam grosze dorzucić do jakiegoś tam, nie wiem, powiedzmy 1200-1300 już nie dawać, no a mówię to cały czas 1-1, jak już będzie kosztowało 10 milionów to oczywiście dalej lecimy 1-1, no i tak po prostu ten paladyn, tego paladyna rozbudowywać i prędzej czy później to odda. Jeżeli będziemy w topce, powiedzmy, gdzie będą same jakieś tam berserki, wojownicy i tak dalej, no to wiadomo, że możemy tam troszkę więcej tej siły od odbić. Ja tak zawsze starałem się odbijać około 3000 więcej siły od HP, jeżeli byłem w takiej sytuacji właśnie na jakimś wojowniku czy paladynie, no ale tak czy inaczej ja bym tu generalnie na samym starcie, na początku leciał po prostu 1-1, bo to fajnie działa na paladynie. Tyle jeżeli chodzi o rozkład statystyk moim zdaniem, lecimy dalej, no i teraz mamy PvP. Co do tego PvP, to polecimy sobie od początku. No i właśnie, polecę wam standardowo jak działają w ogóle tutaj te matchupy. Jeżeli chodzi o berserka, to berserk oczywiście może się wkurzyć i rozpędzić na tego paladyna. No a fireball paladyna zadaje mu 33% obrażeń. Jeżeli chodzi o druida, to również jego pasywki na każdej masy działają na tego paladyna. No ale właśnie jemu również niestety paladyn zadaje 33% obrażeń fireballem. Jeżeli chodzi o łowcę demonów, to może się odradzać na paladyna. No i również dostaje 33% od Firebola. Bard również może używać swoich pasywek właśnie na paladyna, no i dostaje niestety od niego także 33% właśnie tych, powiedzmy, no obrażeń z Firebola. Jeżeli chodzi o wojownika, no to to już nie jest takie proste, więc się posłużę powiedzmy znowu tym. No i jeżeli chodzi o wojownika, to on może oczywiście używać tej swojej tarczy i blokować ciosów paladyna, no ale Fireball zadaje mu mniej niż 33% HP tego wojownika, no i 25% posiadanego HP przez naszego paladyna. To w ogóle pierwsza sprawa. Lecimy dalej. Maguś odpiera atak, odpiera Firebola paladyna, więc on jakby nie dostaje po prostu obrażeń z tego Firebola. No i walka paladyna z magiem działa tak jak walka wojownika z magiem, nie ma żadnych pasywek ani nic takiego, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o... No i oczywiście ignoruje pancerz, nie? Tego magusia, to wiadomo. W sensie maguś ignoruje pancerz paladyna, tu myślę, że wiadomo, bo generalnie paladyn tego pancerza u nikogo nie ignoruje, żebyście też mieli tego świadomość, bo zawsze o tym przypomina mi się w trakcie omawiania, żeby powiedzieć, bo niektórych to może ciekawić. Jeżeli chodzi o zwiadowcę, to również się tutaj odniosę do tego. Zwiadowca oraz zabójca, tu już od razu włączę w pakiet, powiedzmy, mogą unikać ciosów tego paladyna właśnie, no ale jeżeli chodzi o
zadanie obrażeń przez Fireball, no to jest to mniej niż 33% HP tego właśnie zwiadowcy oraz zabójcy, no i około, no i jakoś tam 25% naszego HP, czyli HP tego paladyna, który bije Fireballem. Fireball nie może być tu jeszcze, myślę, że warto powiedzieć, jak mówię o tych unikach, nie może być jakoś tam zablokowany, no chyba że jesteśmy magusiem, nie można uniknąć tego Fireballa, nie można, powiedzmy tam jakoś, nie wiem, zablokować go tarczą wojownika czy coś takiego. Obrażenia z Fireballa zawsze wchodzą, to myślę, że też powinienem powiedzieć wcześniej, no ale no raczej to jest logiczne, przynajmniej według mnie. Dobra, lecimy dalej, tu już chyba to omówiłem, no i tyle, nie? Już mamy paladyna. Jeżeli chodzi o win ratio, jak to wygląda na papierze, powiedzmy, no to tutaj mamy cyk, no i standardowo posługiwałem się SF Toolsem, posługiwałem się kątem Stridera. Strider rozkłada statystyki 1:1, więc można powiedzieć, że idealnie akurat jeżeli chodzi o paladyna, no i tak wygląda nasze win ratio. Jeżeli chodzi o druida w masce orła, no to mamy 63% na niego, jeżeli chodzi o berserka, to mamy prawie 62%, no tak jak wspomniałem, ten fireball 33% jest bardzo, ale to bardzo bolesny, no i wiele klas po prostu odczuwa tego fireballa, zresztą to widać, no z łowcą demonów tak samo, paladyn ma prawie 54,5% win ratio, z wojownikiem, no tu już się akurat w miarę wyrównanie to zaczyna. Bo akurat jeżeli chodzi o ten balans pierwotny, jak ten paladyn wychodził, to to było wszystko fajnie zbalansowane. No ale właśnie, takiego druida w masce orła, takiego berserka, takiego paladyna, w sensie takiego berserka, takiego łowcy demonów bardzo, ale to bardzo gniecie przez 133%. Potem mamy wojownika 50,14, więc delikatnie na korzyść paladyna, ale nie jakoś giga mocno. Z magusiem tak samo delikatnie na korzyść, ale to też jest około 50%, więc fajnie zbalansowane. No i paladyn dostaje od zwiadowcy, jak widzicie, 48,70% win ratio, więc troszeczkę mniej aniżeli 50. Od zabójcy tak samo, troszkę ponad 48%. Od barda. Od barda dostaje bardzo, ale to bardzo mocno. Mamy 43%, więc no tutaj bard zdecydowanie gniecie tego paladyna, tak samo zresztą jak wojownika. No i co ciekawe, mamy druida w masce tygrysa i druida w masce niedźwiedzia, gdzie druid w masce tygrysa to jest 42,64% tylko procent win ratio, w sensie walka paladyna z nim, no a paladyn na właśnie tego druida w masce niedźwiedzia ma zaledwie 28,5% około procent win ratio, bardzo mało. Nie wiem, czy coś nie jest zbugowane, kurde, z tym druidem, wszyscy narzekają, że on jest słaby, a tutaj na papierze, zobaczcie, wygląda niemalże idealnie, no ale tak czy inaczej, tak jak już wam powiedziałem, no to raczej tutaj tak to się prezentuje stricte na kartce. No mówię, 33% Fireballa, bardzo, ale to bardzo dużo i no jest to bolesne, zwłaszcza w walce z takimi berserkami. W ogóle paladyn jest bardzo fajny na berserków, zresztą to widać, no ale tutaj od tego druida, od barda dostaje dość mocno. W ogóle zdziwiło mnie, że aż taka przewaga jest, powiedzmy, właśnie tego zwiadowcy i tego zabójcy, no ale jeżeli chodzi o to, no to tak jak mówię, paladyn wypuszcza tego fireballa, on jest pewny, no i potem paladyn już jest bezbronny, dostaje jak dziecko, więc no jeżeli tutaj jakiś zwiadowca czy zabójca porobią tych uników, no to mogą sobie odbić te obrażenia, które zostały otrzymane przez nich właśnie z tego fireballa, no i tego paladyna pokonać, więc może z tego powodu tak się prezentuje win ratio. Dobra, więc chyba tyle, no i teraz przechodzimy sobie do PvE, czyli po prostu do lochów, no i tak to się prezentuje. Paladyn, jak widzicie, na szarym końcu razem z wojownikiem, zaledwie, no D-tier po prostu, D-tier ostatnie miejsce. Paladyn jest bardzo, ale to bardzo słaby w lochach, jedna z gorszych klas postaci, jedna z takich klas postaci, którymi się najciężej leveluje, bardzo trudno, że tak powiem, to idzie. No i tyle, nie? Generalnie tyle. Myślę, że nie ma tutaj co więcej dodawać, bo ten paladyn w tych lochach jest no ciężki, po prostu jest ciężki. Jak tu nawet gramy na grzybkach, to i tak o wiele ciężej ten progres jest, że tak powiem, robiony na tym paladynie, aniżeli właśnie na jakimś tam łowcy demonów czy coś takiego. Więc no ten paladyn w tym momencie zdecydowanie ma problemy, zwłaszcza, że no widzimy, że ten Fireball fajnie działa na nowe klasy postaci, czyli tam jakiś właśnie zreworkowany druid, łowca demonów, berek, no a takich nie ma za dużo w lochach, nie? Głównie w tych lochach, zwłaszcza na początku, mamy te podstawowe trzy klasy postaci, no a z nimi ten balans wygląda w miarę ok, więc ten paladyn nie ma jakiejś dużej przewagi, no i z moich doświadczeń i generalnie z wielu ludzi doświadczeń, powiedzmy, wynika, że ten paladyn w lochach jest bardzo, ale to bardzo słaby. Tyle chyba, nie ma co się tutaj rozwodzić, tak po prostu jest, razem z
powiedzmy tym wojownikiem, siedzą sobie w detierze. Wszystko, więc no, jeżeli chodzi o lochy, no to tyle. No i na sam koniec, dla kogo to jest klasa postaci? Czy dla grzybiarza, czy dla gracza free to play, czy dla gracza eko? Dla free to play chyba bym go, szczerze mówiąc, odradzał. W sensie, no, przez to, że jako free to play i tak o wiele wolniej progresujemy, a jeszcze tutaj jak dochodzą te lochy, które są bardzo słabe i będziecie się tylko denerwować, że nie możecie czegoś pokonać, że macie o wiele mniejsze procenty na te lochy niż tam jakąś inną klasą byście mieli, no to myślę, że dla free to play chyba bym go odradzał. Dla gracza eko, który i tak tych lochów jakoś tam nie ciśnie, no to chyba może być fajny, nie? W sensie gracz eko, robiąc 3 paski na gryfie, nie będzie koniec końców jakoś bardzo odstawał od grzybiarza, no a tak jak mówię, ten paladyn potem może naprawdę... Paladyn jest w ogóle taką klasą consistent, nie? Taką po prostu pewną, taką... No to jest jego plus i minus jednocześnie. Ale tak jak mówię, paladyn jest taką klasą po prostu pewną. On jest taki bardzo mało podatny na RNG, więc tu jeżeli o to chodzi, to na pewno taki gracz eko albo generalnie gracze, którzy nie lubią RNG w tej gierce, mogą spokojnie paladyna wybierać, bo on jest właśnie taki najmniej, wydaje mi się, podatny na to RNG. Więc no, jego bym wam polecał, no ale mówię, graczom free to play raczej nie z racji jego wolnego progresu, bo skoro jako gracze free to play i tak jakoś tam, powiedzmy, wolno sobie progresujecie właśnie z racji tego, że na tym paladynie, w sensie, że gracie free to play i generalnie wolniej progresujecie każdą klasą postaci, no to jak jeszcze dorzucicie do tego grę paladynem, to będzie to jeszcze wolniejsze. Dla gracza eko myślę, żebym go polecił, fajnie to pada, gracz eko i tak nie klika tam jakoś bardzo lochów, więc będzie sobie po prostu co godzinkę klikał ten loch, na który ma największe procenty, w końcu tak jak mówię, to padnie na regularne tam 3 paseczki na gryfie i ten paladyn prędzej czy później okaże się bardzo fajny, bardzo mocny. Dla grzybiarzy no wiadomo, no grzybiarz każdą klasą sobie poradzi, powiedzmy, lepiej lub mniej lepiej, że tak powiem, więc dla grzybiarzy ten paladyn też może być fajny, no bo tutaj jako grzybiarz jakoś tam będziecie starać się gonić te inne klasy postaci, wiadomo, że nie będzie to takie proste, że będziecie troszkę odstawać levelem, no ale w późniejszej fazie gry to, że właśnie ten paladyn jest taki mało podatny na RNG, może być fajne. No a widzieliście, że na przykład paladyn ma bardzo fajne win ratio na łowce demonów, więc na przykład przed takim W60, gdzie tych łowców demonów troszkę będzie, to wybór paladyna może też nie być głupi. Wszystko ode mnie, mam nadzieję, że się podobało, troszeczkę nadganiam te odcinki, żeby zdążyć, no ale jest jak jest. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, czego chcieliście się dowiedzieć. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie również, jaką klasę w kolejnych odcinkach chcielibyście zobaczyć. Subskrybujcie z dzwonem, ktoś jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie zostawiać oczywiście kciuka w górę, pamiętajcie o tym, no i tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!